kurwa, zajebiście. Ile zaszłeś? Prawie do końca. Zamknęło się już tam. Widziałem przez pewnie po prawej stronie korzenie normalnie wisiały tam. Lewa strona rzeczywiście, kurwa, bo w trzecim miejscach widziałem, że się otwierało. Ale kurwa, nie ma ani jednego miejsca. Z tego kamienia tutaj na początku, żeby zahaczyć to. Tylko kurwa, trzeba te wbijania wziąć. Płynąłem, kurwa. Jakby to mój nauczyciel nurkowania kieskniowego usłyszał, jak teraz płynąłem, kurwa, z jednym belay pointem, który zostanie zniknięty, to by kurwa zastanowało. Ale z drugiej strony płynąłem w ten sposób z tego względu, że widziałem, że zginie kołowrotek z powrotem. Tak to byś kurwa nie wrócił. Lina po prostu wchodzi w jakiś różny ten. Na końcu był zakręt, który przeoczyłem, bo zginąłem go łukiem. A to było takie wcięcie i wracając kurwa zacząłem się z tym wcięciem. Potem rzeczywiście bardzo szybko się to otwiera. Jest od chuja błota na dnie. Samo błoto. I to błoto tworzy tak coś takiego. Taki rower. Da się środkiem płynąć, omijając tak, żeby nie wpłynąć tego stanu, ale skrzydło, bo mam kilogram przeważony. Ciężko mi to troszeczkę było. Musiałem brać duże wdechy, żeby się utrzymać. I następna sprawa, te śruby chyba trzeba by wziąć 4 albo 5 śrub, żeby to porządnie ułożyć tam. Ale fajnie. Jak ta widoczność? Cię zbliżyłem? 2 metry? Mike jest zadowolony w chuj. Mike jest uśmiechnięty, zadowolony, może jechać spokojnie teraz do domu. Jest przygotowany na następny tydzień ciężkiej pracy.